Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejną serię na moim kanale. Zagrajmy w długo wyczekiwane Ape Escape 1, albo po prostu Ape Escape. Świetna seria na konsolę PlayStation 1 i to była jedna z moich serii dzieciństwa, nie licząc oczywiście Crashów, Crashów, Spyro, czy innych tego typu platformówek. Gra, która została wydana w 1999 roku i kiedyś już była ogrywana na moim kanale. Niestety seria nie została nigdy ukończona, dlatego że po prostu nie byłem zadowolony z tamtej serii. To była seria jakby z moich początków, 2014 rok, tak więc niewiele straciliście, jeżeli mnie wtedy nie oglądaliście, o ile ktoś z nowych widzów tutaj chce obejrzeć tę serię. A jeżeli ktoś ze starej widowni, to może kojarzy, że kiedyś nagrywałem i no po prostu serię wykasowałem, ponieważ no nie byłem zadowolony. Dobra, zróbmy szybką synchronizację i zaczynajmy gierkę. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, X. Dokładnie tak, new game. Did the professor finish the time station yet? Are we gonna get to go back in time? He said he'd be finished with it today. Let's go. I can't wait to check out the dinosaurs. And what about the future? Yeah, we'll keep talking, because I'm going first. That's not fair. Hey, yeah, wait up. We better hurry up. I'll see you there. Hey, Professor! Spike, Jake, over here, watch out. Spike, the time station! No. No! Run, you two! It works. It actually works. We did it, Natalie. We did it. The time station is complete. We don't have time for celebrating. We've got to do something. Spike, can you hear me? You must listen carefully. Something awful has happened. There's been an accident. The time station has been activated by Spectre and you're being transported back in time. You'll soon arrive in the Lost Land when dinosaurs roam the Earth. Spectre has sent the apes back in time to try to change the course of history. His plans for world domination have begun. And if we don't stop the apes, history will be changed forever. You're our only chance. Two of my gadget inventions, the Stun Club and the Time Net, were also caught in the transport. I want you to use them to catch the apes and send them back here. The Stun Club can be used to defend yourself against attackers. And when you use it on the apes, they'll be stunned. And you'll have an extra second to catch them with the Time Net. There isn't time for any monkey business, Spike. Our fate is in your hands. We're depending on you. Be careful. Tak, jesteśmy już po cutscence. Teraz chyba będę mógł gadać już, bo będziemy mieli tylko tutaj wstępną pokazówkę. A więc fabuła kręci się wokół naszych tutaj dwóch w zasadzie panów, a raczej chłopców, nastolatków, whatever jak chcemy sobie ich nazwać. I gramy teraz sobie głównym protagonistą. Główny protagonista tej gry ma na imię Spike, albo w japońskiej wersji Kakeru. Przyjaciel Spike'a natomiast nazywa się Jake,
ale w wersji europejskiej nazywa się Buzz. Nie wiedzieć czemu. I w ogóle to jest pierwsza gra, z którą mam styczność, chociaż nie wiem, czy czasem jakaś z tych gierek, którą już nagrywam na kanale, czasem czegoś podobnego nie miała. Ale wersja amerykańska i europejska tej gry różni się pomiędzy aktorami głosowymi. W sensie chodzi jakby o to, że w wersji europejskiej i amerykańskiej mamy dwóch, znaczy mamy różnych aktorów. Bo na przykład pamiętam, że w wersji europejskiej inny aktor głosowy poddawał głos Buzzowi, aka Jake'owi, którego teraz z nami niestety nie ma. I temu. Jake'owi oraz Spike'owi, no. Więc gra będzie jakby polegała na tym, że będziemy po prostu musieli łapać małpy, jak zresztą widzicie. Ogólnie fabuła polega na tym, że ten biały ziomek, który tam miał takie czerwone oczy, co sterował tymi małpami, które pojawiły się raptem w laboratorium, ma na imię Spectre i on jest głównym antagonistą tej gry. I naszym zadaniem jest jakby unicestwienie tych małp oraz uratowanie Jake'a, który został porwany przez niego. No niestety dałem dupę na tutorialu, ponieważ no niestety zapomniałem trochę, jak się w tę gierkę gra, szczerze powiedziawszy. Będę się kurde mocno uczył w tym let's playu grać w tę gierkę, bo naprawdę... O, tutaj mogę właśnie robić coś takiego. Czyli prawym drążkiem analogowym będę mógł po prostu robić takie kręcioły i przy tym będę mógł pokonać przeciwników. I zgarniać monety, które uzupełnią mi moje zdrowie. O, i przy okazji takie trójkąciki będę też zbierał. Szczerze nie pamiętam, na czym one polegały. Więc jak widzicie, fabuła tej gierki nie jest jakoś super, nie wiem, głęboka. W końcu to gierka na PS1, a ona jest zwykle... No dobra, nie przesadzajmy, no... Było dużo gier, które miały taką trochę głębszą fabułę. Ale muzyka, która tutaj leci, w ogóle ten poziom tutorialowy jest świetny. Tak więc, no jak widzicie, jest to gierka, która no specyfikuje się tym, że w Europie i w Ameryce postacie miały różne imiona. Dokładnym przykładem jest chociażby Jake, który w Europie nazywa się Buzz, co nie? Albo po prostu... You did great. Albo Spike, który nazywa się Kakeru. To też prawda. No, jesteśmy teraz w naszym laboratorium. To laboratorium to będzie taki nasz hub, który, dzięki któremu będziemy mogli wybrać, że tak powiem, poziomy. Na razie niestety jesteśmy jeszcze na fazie takich poziomów treningowych. Chociaż nie, to był jeden na razie poziom treningowy, teraz będziemy robili już normalny poziom, z tego co się orientuję. Jeszcze raz chcę uderzyć w to, mogę? Welcome to the Time Station. Aha, to się Time Station nazywa, czyli taki nasz warp room w sumie. Tutaj będziemy mogli ogólnie sobie gierkę zapisać, tak więc będziemy musieli pamiętać o tym, że jeżeli będziemy chcieli zakończyć sesję, to albo podejdziemy tutaj i sobie zapiszemy, albo po prostu sobie zrobię save state i będę po prostu sobie wczytywał. Ale idąc dalej z fabułą tej gierki, bo jeszcze nie wszystko wam powiedziałem, więc ogólnie to Jake i Spike zostali wessani przez portal czasowy, który spowodował, że troszeczkę ich rozdzielił, ponieważ Jake poleciał jakby w stronę Spectera, który teraz przejął nad nim kontrolę, więc naszym zadaniem będzie uratowanie z tego Jake'a, aka Buzza w wersji europejskiej, ponieważ no chwilowo będzie on naszym Nemesis, mimo że jeszcze w pierwszej cutscence normalnie z nami tutaj rozmawiał. Profesor wraz z dziewczyną o imieniu Natalie albo Katie w wersji europejskiej, ale jako że gramy w wersję amerykańską, no to ona nazywa się Natalie albo Natsumi w wersji japońskiej. No będą nam po prostu pomagać i będą nam tam informować nas o tym, gdzie małpy, jakby przy jakich tam poziomach czy przy jakich tam rejonach one sobie tutaj chodzą i naszym zadaniem po prostu będzie ich je złapać i generalnie unicestwić. Znaczy technicznie łapiąc je to unicestwiamy, ponieważ wtedy Spectre dostaje, że tak powiem, wścieklizny, no i no. No i tak to się właśnie kończy. Więc to tyle, no to jest jakby cała fabuła. Po prostu pokonaj Spectera, uwolnij Jake'a spod kontroli Spectera i złap wszystkie małpy.
To jest, myślę, że cała fabuła w dużym skrócie wam opowiedziana. Dobra. To teraz tak, gdzie my tutaj chcemy sobie iść? Chyba będziemy szli w tę stronę, zobaczymy co tutaj mamy. Tak myślę, że warto pozwiedzać troszeczkę naszą Time Station. Albo po prostu nasz Warp Room. Mówmy na to po prostu Warp Room, będzie tak łatwiej. 4, 5, 6. To jest chyba właśnie oznaczenie naszych wszystkich światów. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty oraz dodatkowy świat. O ile mnie pamięć nie myli, bo tu chyba było coś takiego jak dodatkowy świat, ale możemy się upewnić. A nie, to jest Training Space, czyli po prostu tu są wszystkie poziomy treningowe, na których możemy sobie chyba ćwiczyć. Okej, rozumiem. Czyli jednak tutaj wprowadziłem was w błąd, bardzo przepraszam was za to. Mówię, mniej więcej pamiętam tę gierkę, bo już kiedyś miałem styczność. Zresztą ja wam historię opowiem w trakcie przechodzenia poziomów. I tutaj będziemy mogli sobie również coś odblokować. Minigame Corner. Aha, Minigame Corner. Spoko. Ciekawostka, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale Ape Escape w wersji japońskiej, kiedy podłączycie sobie taki mały gadżet do PlayStation, to będziecie mogli grać sobie w też minigierki specjalne, ekskluzywne dla wersji japońskiej gry. Ponieważ, jak nie wiem czy wiecie, ale PlayStation kiedyś wydało taki dodatek, on się chyba, nie wiem, nazywał... To na pewno nie był PlayStation? W każdym razie takie małe główienko, które przypominało Tamagotchi. Jak mi się przypomni, no to tutaj wam jakby dam screen z dokładną nazwą. Dobra, to ruszamy w takim razie. Ruszamy, że tak powiem, żeli popą. Więc tak, tutaj mamy The Lost Island Fossil Field zaliczone. I teraz mamy te Prinodical Ooze. I potem będziemy mogli podróżować po różnych tam planetach, więc... Co, możemy X-em albo kółko rozpocząć stage, więc tak też zrobimy. Look what I've got, a new gadget! Check it out! This is the water net. Use it when you're underwater. I equipped it with an oxygen meter. I'm sending the new gadget over to you right now. Try it out in the training room. Without training, it will be too dangerous for you to continue on to the next area. Well, good luck and be careful. Okej, więc w dużym skrócie dostaliśmy teraz gadżet, który pozwoli nam pływać pod wodą. To nawet będziemy mogli zaraz zobaczyć. Proszę bardzo. Możemy sobie tutaj pływać legitnie. Bez żadnego tutaj pierdzielenia o Chopinie. R2 będziemy mogli sobie ten przyspieszać. Tak więc to nam ułatwi podróżowanie pod wodą, bo gdyby nie te turbo, no to powiem szczerze, że byłoby całkiem słabo. Tak, i możemy sobie tutaj oczywiście wciskać analog, który pozwoli nam jeszcze szybciej płynąć. Tak, by the way. Tutaj nawet mamy małą podpowiedź. W ogóle ten kontroler od Playaka 1 jest po prostu wyśmienity, jak on tutaj został ładnie przedstawiony. Coś nam chcecie powiedzieć tutaj? A nie, to tylko to samo, co na początku chcieliście nam powiedzieć, czyli profesor i Natalii. No, więc sobie płyniemy. Jak gdyby nigdy nic. Więc może ja wam teraz opowiem, jak ja poznałem tę grę, bo myślę, że historia może być dosyć ciekawa. Otóż byłem kiedyś u mojego takiego znajomego, który miał PlayStation 1 tą zwykłą. Ja zawsze na to mówiłem PS1 fatka, ale wiem, że to ma inną swoją nazwę. Ja miałem ogólnie swojego PSX-a, czyli tą mniejszą wersję. No i co? Graliśmy sobie kiedyś tam w Crashe, nie Crashe, inne tego typu gry i... On poszedł po jakby pudełko z grami. W sensie, wiecie, miał takie pudełko, gdzie trzymał wszystkie gry na Playaka i nie tylko. I odkrył, że miał taką gierkę o nazwie Ape Escape. I on zawsze na to mówił małpy. I pamiętam, że pewnego razu, kiedy żeśmy sobie tak grali, to... się zapytałem go, no dobra, no to może pokaż tę nową gierkę, co ty tam masz, bo zawsze gadałeś o tych małpach i co. I co teraz z tymi małpami? No i co? Włączył gierkę i żeśmy sobie gierali. On chyba miał nawet demo tej gierki, z tego co dobrze pamiętam, bo miał tylko jeden level, albo dwa. Ale przyznam, że gierką się bardzo mocno zainteresowałem w tamtym momencie i stwierdziłem, że kurde, to będzie dobre zastępstwo na Crasha Bandicoota. No i
parę lat później, kiedy założyłem sobie kanał na YouTubie, 2014 rok, to był bodajże sierpień albo wrzesień, postanowiłem z mojego plejaka jedynki opublikować pierwsze 3 odcinki z Ape Escape. I chyba serię tam przerwałem po 6 albo 7 odcinku, ponieważ no, było małe zainteresowanie tą serią i wtedy miałem coś takiego, że okej, wygląda na to, że muszę jakby bardziej podejść do sprawy w taki sposób, że sobie pokontynuuję Spyro 1 i 2, którego zacząłem, oraz pokontynuuję sobie Crasha Bandicoota, Crasha Basha w sumie, bo wtedy Crasha Basha robiłem na 200%, no i zrobiłem przerwę. No i jakieś było moje zdziwienie w momencie, kiedy Spyro 1 i 2 również wywaliłem wtedy z kanału. Więc tak to mniej więcej się prezentuje. No, tutaj również mamy podpowiedź odnośnie łapania małp po raz kolejny, bo tutaj nam jakby... Albo wiecie co, jeszcze się upewnimy, co tutaj nam mówią. Aha, że jak będę pod wodą, to mam uważać na swój oksygen. Okej, okay, spoko. Kumam, czaję bazę, o co chodzi. A, i teraz trzeba jeszcze uważać, bo te małpy mogą nam uciekać, więc... Musimy też brać poprawkę na to. No i tak mniej więcej Ape Escape poznałem, no. Trochę żałuję, że tamtą archiwalną serię wywaliłem z kanału, ale... Powiem wam tak, nic nie straciliście, ponieważ to były odcinki, kiedy nagrywałem to jeszcze z gównianego mojego sprzętu, czyli z gównianej kamerki. W sensie gównianej kamerki, która miała wtedy mikrofon, bo ja wtedy twarzy nie pokazywałem na YouTubie. O, uwaga tutaj na te roślinki. One są bardzo jadowite i one mogą sprawić nam nie lada przykrość, więc lepiej uciekać od nich. I co, tym razem nie popełnię raczej tego błędu i w momencie, kiedy seria się nie przyjmie, no to raczej dalej ją będę kontynuował. Najwyżej kiedyś tam znajdzie się jakieś grono, które będzie chciało obejrzeć Ape Escape. Wiecie, zmusić jakby ludzi też nie mogę do oglądania. Taka jest prawda. A teraz posłuchajmy sobie muzyki, która leci w tle, ponieważ jest ona fantastyczna i ogólnie scenaria w tej gierce, jak na 1999 rok, to ta gra bardzo ładnie wygląda, powiem szczerze. A teraz słuchajmy soundtracku i czujmy się w klimat. Dobra, możemy teraz skoczyć. Dokładnie tak. O, zdobyliśmy sekrecik. Szybko! Nie utoń! Najgorzej, myślałem, że ja szybko zdążę wypłynąć. Ocie kurde, skubany ty. Ale chyba się zapisało, nie? Że zabrałem. Czy się nie zapisało? Tak, zapisało się, bo nie widzę, żeby to coś było. Dobra, ale lepiej tutaj nie przeginać. Szybko! Dobrze! Trzeba szybko wypłynąć. Dobrze! Wszystkie małpy złapane. Przynajmniej chwilowo mamy wszystkie małpy zebrane, ponieważ... Wiem, że mamy tutaj jeszcze 2 dodatkowe do zebrania, ale na razie chyba ich zebrać nie możemy, więc to trudno się mówi. Pewnie będziemy musieli nauczyć się jakichś tam różnych sztuczek. You did great. Ale tutaj pewności 100% nie mam, tak więc mogę się równie dobrze mylić. Na razie mamy chyba wszystko całkiem w porządku zrobione, więc... Jak mamy, to fajnie. Teraz zobaczmy, jaki następny poziom będzie na nas czekał.
Dobra. Cleared. Tutaj mamy nawet już zebrany ten medalion, więc spoko. Więc czas na The Lost Land i podświat pod nazwą, albo poziom pod nazwą Molten Lava.